Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest 13 dzień marca, druga niedziela Wielkiego Postu, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, bardzo znany obraz Leonarda da Vinci pod tytułem Ostatnia Wieczerza był przez artystę malowany przez wiele lat. Szukał on różnych modeli przedstawienia twarzy, charakteru tych wszystkich osób, które występują, wszystkich apostołów, którzy występują podczas Ostatniej Wieczerzy. Pewnego dnia Leonardo da Vinci wszedł do kościoła i usłyszał i zobaczył kilku chłopców, którzy pięknie śpiewali. Zobaczył, że twarz jednego z nich jaśnieje niczym twarz anioła. Poprosił po tym śpiewie chłopca, żeby przyszedł do jego pracowni i zamierzał namalować go jako model, który przedstawiał będzie twarz Pana Jezusa. I tak się stało. Kiedy już dokończył tego dzieła swojego, dał mu kilka pieniążków i powiedział: słuchaj, jak się nazywasz? Powiedział: nazywam się Piotr Bandinelli. Minęło kilka lat. Cały szkic obrazu prawie był gotowy, natomiast brakowało Leonardowi da Vinci jednej twarzy, twarzy Judasza. Wiedział, że musi znaleźć szczególnie taką ohydną, odrażającą twarz człowieka. Przechodził kiedyś obok karczmy, wychodził człowiek pod wpływem alkoholu i wyciągnął rękę w jego kierunku, prosząc, żeby Leonardo da Vinci dał mu trochę pieniędzy. Ten popatrzył na jego twarz i zobaczył, że twarz jest wyjątkowo odrażająca. Mówi: słuchaj, dobrze, mam tylko prośbę, chciałbym teraz naszkicować twoją twarz. Po czym naszkicował i mówi: to będzie odpowiednia twarz do tego, abym przedstawił Judasza. Spytał: słuchaj, jak masz na imię? Jak się nazywasz? Odpowiedział: nazywam się Piotr Bandinelli. Artysta spytał: a czy przypadkiem kilka lat temu ty nie pozowałeś do mojego obrazu, kiedy przedstawiałem Jezusa? Tak, owszem. I wtedy artysta pomyślał sobie: kilka lat trwania w grzechu, w pijaństwie, w różnych grzechach, w oddaleniu od miłości Pana Boga sprawiło, że twarz tego człowieka się diametralnie zmieniła. Oczywiście muszę koniecznie tutaj dodać, że nie można po wyglądzie oceniać drugiego człowieka. Jeśli ktoś jest piękny, to nie znaczy, że od razu jest dobry. Czy jeżeli ktoś nie ma takiej urody, to nie znaczy, że jest człowiekiem złym. Ale w tym przypadku okazało się, że piękno to wewnętrzne również emanowało na zewnątrz, a kiedy człowiek zmienił styl swojego życia, to również odbiło się na jego osobie, na jego twarzy. A mówię, kochani, to wszystko dlatego, że w dzisiejszą niedzielę czytamy Ewangelię o przemienieniu Pana Jezusa. Apostołowie wraz z Jezusem weszli na górę wysoką, na górę Tabor, i tam Jezus przemienił się wobec nich. Jego ubranie stało się lśniąco białe, stał się przebóstwiony, jakiś inny, jakiś piękny. Ukazał się w obecności dwóch patriarchów, Mojżesza i Eliasza. Oni byli naprawdę wielkimi ludźmi dla Izraela. I wtedy Piotr wpadł na pomysł. Powiedział: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Zbudujemy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Chciał w tym samym powiedzieć, że Panie, Ty jesteś tak ważny, aż tak ważny, jak Mojżesz i jak Eliasz. Nie przypuszczał, że zamysł Boży jest zupełnie inny, który przekracza jego umysł i jego myślenie. I wtedy odezwał się głos z nieba: ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie. Czyli Bóg Ojciec wskazał na Jezusa jako na Tego, który jest źródłem wszelkiej mądrości. Mojżesz i Eliasz tylko doprowadzali do tej myśli i do tego zbawczego planu Pana Jezusa, którego On dokonał, będąc tutaj na ziemi. Przez to wydarzenie Pan Jezus chciał umocnić swoich apostołów, aby wtedy, kiedy zobaczą Go zdradzonego, pobitego, umęczonego, żeby w Niego nie zwątpili. Święty Jan był pod krzyżem, widział wcześniej Jezusa właśnie teraz na górze Tabor, później widział, jak umierał na Jego oczach. Piotr widział, jak Jezus był policzkowany, jak był bity, jak włożono koronę cierniową na głowę Jezusa. Myślę, że ten wygląd Pana Jezusa umocnił apostołów, aby w Niego nie zwątpili wtedy, kiedy przyjdzie godzina próby. Poza tym apostołowie wraz z Jezusem wchodzili na górę Tabor, musieli dokonać pewnego wysiłku. My również, jeżeli chcemy dotknąć nieba, to znaczy w naszym życiu duchowym być bliżej Pana Boga,
też musimy dokonywać różnego rodzaju wysiłków. I my również mamy się przemieniać, mamy stawać się lepszymi ludźmi. Pamiętajmy również, kochani, abyśmy nie popełniali błędu, który popełnił święty Piotr, który miał swój pomysł i wydawało mu się, że jest genialny. Myśmy słuchali pomysłów Pana Boga w takiej ogromnej pokorze. Dlatego pochylajmy się często nad Słowem Bożym, bo tam jest pomysł i aranżacja dla całego naszego życia. I często pytajmy się, co Jezus zrobiłby na moim miejscu w tej konkretnej sytuacji. Kochani, opowiem wam jeszcze jedno zdarzenie, które usłyszałem od pewnego dominikanina, który uczestniczył w targach dominikańskich. Otóż podczas takich targów różni wydawcy prezentują swoje książki, swoje wydawnictwo i podczas już zakończonego dnia wydawniczego, kiedy większość tych sklepików, tych straganów się pozamykało, jeden z dominikanów zasiedział się, jeszcze coś tam pewnie czytał, jeszcze niedobitki, ostatni jeszcze klienci przeglądali książki. I kiedy już wszyscy prawie wyszli, wszedł taki człowiek, który nie wyglądał na dobrego czytelnika, prawdopodobnie był pod wpływem alkoholu, ale przeglądał książki jedną po drugiej bardzo wnikliwie. I ten dominikanin pomyślał sobie, jestem skłonny dać mu książkę, jeżeli widzę takie zainteresowanie, ucieszył się nawet. Mówi, przepraszam, widzę, że pan tam się zainteresował się tymi książkami. Jeżeli pan nie ma pieniędzy, to ja mogę panu dać jakąś książkę. Naprawdę? Ojej, jak się cieszę. Na którą pan książkę wybierze? I wybrał bardzo pięknie wydaną Biblię, Pismo Święte, Nowy Testament. I ale z tak zainteresowania spytał, ale niech mi pan powie, po co panu ta książka? Mówi, szczerze? Szczerze. Potrzebuję na skręty. Na skręty? Pismo Święte? No dobrze, pomyślał sobie dominikanin. Mówi, dobrze, dam panu tę książkę na skręty, ale pod jednym warunkiem, że zanim pan użyje kolejną stronę do skrętu, to przeczyta pan to, co tam jest napisane. Zgadza się pan? Zgadzam się. Minęło kilka lat. W pewnym momencie była podobna sceneria. Przychodzi człowiek bardzo dobrze ubrany, biała koszula, krawat, laptop. Przychodzi i mówi, czy ksiądz sobie mnie przypomina? Mówi, nie przypominam sobie pana. Ja tutaj byłem i dostałem od pana książkę, Pismo Święte. Wziąłem tę książkę za darmo. Dzisiaj chciałem za nią zapłacić. Teraz już jestem dobrze sytuowany. W tej chwili dostałem dobrą pracę, dostałem dobre stanowisko, odnalazłem się w życiu. I rozmówca tego dominikanina kontynuował dalej. Powiedział, zjarałem Mateusza, Marka, Łukasza, ale kiedy zacząłem czytać Jana, to po prostu coś mi siekło. Padłem na kolany, powiedziałem, dosyć. To wszystko jest takie piękne i takie twórcze. Muszę się zmienić. Muszę coś zrobić z moim życiem. Muszę nawiązać relacje z Panem Bogiem. I powiedział, moje życie się od tego momentu zmieniło. Kochani, nie przekreślajmy żadnego człowieka i również bezgranicznie nie ufajmy żadnemu człowiekowi. Również nie ufajmy sobie i swoim pomysłom, tak jak święty Piotr, ale zaufajmy przede wszystkim Panu Bogu. I pamiętajmy, że tak jak Pan Jezus się przemienił, tak również my mamy się przemieniać. I niech Wielki Post nam w tym pomoże. I również to błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże. Pa, pa. Do jutra.